Ale ponieważ ktoś kiedyś w przeszłości nie przewidział, że budując park przemysłowy, to oczywiście trzeba wjechać i wyjechać z ulicy Warszawskiej. Nowe władze przewidują rozwiązanie. Według jednych koncepcji chcemy tam zrobić rondo wzorem innych parków przemysłowo dobrze sobie radzących, czy stref przemysłowych, gdzie rondo jest takim elementem, po którym duży pojazd gabarytowy i każdy inny sobie wjedzie i wyjedzie z ulicy Warszawskiej sprawnie. Przewidujemy, ale to przewidujemy już w innym działaniu, niezwiązanym z parkiem, ponieważ no, czyjaś koncepcja nie sięgała tak daleko za wybudowaniem parku przemysłowo technologicznego, nikt nie myślał nad tym, jak wyprowadzić i wprowadzić w ulicę Warszawską. Ale myślimy już i mogę powiedzieć śmiało, przy okazji odbudowy powodziowej myślimy o rondzie. A myślicie również o tym, że jak Pietnik otworzy swoją inwestycję w Machowie, no troszeczkę ten ruch na Warszawskiej się powiększy, bo jest to, no, czy już dzisiaj ten ruch jest tam spory. W związku z wprowadzeniem tak zwanego myta, tam sporo tych ciężarów jeżdżą tam, już wspomniała Pan, z samego mostu, no przyjdzie Pietnington, przyjdzie jeszcze park technologiczny. No i co wtedy? Ta droga się tak troszeczkę nam załaduje, nie? No, jak Państwo zauważyliście, w związku z tym pojawiły się znaki drogowe ograniczające tonaż dla tranzytu i firmy, które wywożą ze strefy ekonomicznej towar, wynika wprost z kart załadunkowych lub wwożą na teren miasta, one nie są karane za łamanie przepisów ograniczenia tonażu. Ponieważ miasto przez ostatnie lata, myślę, że przespało kwestie środków na obwodnicę, działań formalno-prawnych i to, tak jak Państwo widzicie, ja nie obiecałem do obwodnicy, ponieważ wiem, że miasto nie stać samodzielnie na wydatek na poziomie 320-350 różne szacunki na budowę drogi alternatywy obwodowej. To jest, mam nadzieję, że brak możliwości przejazdowej tranzytowej w nowym okresie programowania skłoni Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do rozważania, że choćby na przykład przy okazji budowy drogi ekspresowej E74, która oczywiście w czasie się oddala, bo to jest realnie przecież 2016 rok, różnie się mówi terminowo, ale rozporządzenie ministra infrastruktury jest dla nas o tyle satysfakcjonujące, że ten ciąg komunikacyjny, drogi ekspresowe E74 przebiega po rubieżach Sandomiersko-Tarnobrzeskich, rubieżach takim jeszcze w tym wydaniu. I myślę, przy tej okazji być może byłaby szansa przynajmniej na zjazdy, wyjazdy dla odkorkowania. Natomiast póki co, wykorzystując fakt remontów, ja chcę w ogóle doprowadzić do sytuacji, żeby Tarnobrzeg nie był miastem tranzytowym, ponieważ w przeciwieństwie do Stalowej Woli innych miast, nawet Sandomierza, przez te drogi przebiegają drogi krajowe, drogi wojewódzkie, które są utrzymywane ze przynajmniej trzech środków, trzech budżetów, a więc krajówki, marszałka, czyli świętokrzyskiego zarządu dróg wojewódzkich, starosty sandomierskiego, czy starosty tarnobrzeskiego, patrząc okolicznie, prawda? Natomiast u nas ustawodawca na stworzenie, dzisiaj nie ma subwencji drogowej, stricte, zapisywany jest i z tego tytułu nie otrzymujemy żadnych środków. Ożenił nam, że wszystkie drogi na terenie miasta, na prawach powiatu są drogami prezydenta miasta. Jak Państwo widzicie, Warszawska, Sikorskiego, Sienkiewicza, są to wszystkie drogi o statusie dróg wojewódzkich, a więc tonaż i cała infrastruktura, oczekiwania względem takiej drogi są znacznie większe niż oczekiwania w stosunku do drogi powiatowej i drogi gminnej. W związku z tym no, pytanie zasadnicze, dlaczego Tarnobrzeg ma być miastem tranzytowym dla 40-tonowych zestawów, które jeżdżą, niszczą, przejeżdżają i z tego mieszkaniec nie ma. Przykład 871 to jest wydatek w najlepszym przypadku 54 miliony złotych. To jest gigantyczny wydatek finansowy rzutujący na ten budżet na kolejne 3 do 4 lat bezpośrednio ta inwestycja będzie rzutować. I mamy wybudować skrzyżowania po to, żeby nam 180 tirów dziennie przejechało po skrzyżowaniu, które będzie za chwileczkę wyborytowane i będzie problem. No, wójtowie na przykład mają problem też z drogami krajowymi, które sąsiadują, jak Państwo słyszycie, na terenach gmin. Jest problem, że Generalna Dyrekcja nie chce płacić za oświetlenie na przykład, prawda? Pokrywać kosztów oświetlenia.
bo ktoś oddaje i następnie jest problem ze zwrotem. No każdy dzisiaj, nawet generalna dyrekcja w końcu będzie liczyć pieniądze. I ja działam w interesie mieszkańców i nie uważam, że niezależnie od tego, że w okresie tych szykan kierowców zestawów wielotonowych na CB Radio można było słyszeć różne opinie na temat gospodarzy miasta, to po prostu nie martwi. Wstęp do Tarnobrzega powinni mieć ci kierowcy, którzy tu dowożą lub przyjeżdżają w konkretnych celach towarowych, ponieważ firmy tu istniejące na terenie naszego miasta tu płacą podatki, tu dają miejsca pracy naszym mieszkańcom. Natomiast pozostałe jest w takim sąsiedztwie droga krajowa E9, bardzo fajna, wyremontowana ze środków publicznych państwa, skarbu państwa. I proponuję, że zawsze można zamiast jeździć na tą sprawę, można sobie skręcić i wyjechać w Lipniku albo w Sandomierzu. To samo się ma od strony Stalowej Woli i w takim kierunku, powiem szczerze, dopóki nie dojdzie do jakichś grzybów natury administracyjnej, będę szedł. No bo niezależnie od remontów, remonty się skończą, natomiast nie remontujemy po to, żeby pół Polski przyjeżdżało. Przypomnę, że ulica Warszawska była kiedyś drogą krajową, ale nie miała ona większego znaczenia z punktu widzenia komunikacji dla decydentów krajówki. W związku z tym, że nie miała, ja nie widzę powodu, żeby dzisiaj ktoś kierował ruch kołowy po drodze wojewódzkiej będący od początku do końca na garnuszku jednych podatników miasta Tarnobrzeg. Tak, taką mam proszę Państwa filozofię. I trzecia uchwała, która będę w trybie takim szybkim proponował zmianę w budżecie, żeby przesunąć z jednej szufladki do drugiej środki na zapewnienie, na zrealizowanie boiska przy gimnazjum nr 3. To taka będzie gorąca uchwała. To już jak się radni zgodzą, to tak z dnia na dzień. Jest taka formuła statutowa, więc myślę, że no, przyznane środki szkoda, żeby przypadły, więc będziemy chcieli to wprowadzić. Jestem do Państwa dyspozycji, to tyle, jeśli chodzi o tak... Może zgodnie z kolegą Ewy Szpinar, bo Ewy nie ma, ale prosiła, żeby jej... Tak, to już nie ma, prosiła, żeby do tego mikrofonu... Tak, proszę Państwa, ale co Państwa interesuje, to jest już dalej. Znaczy, ja przekażę może o koleżanka, żeby zapytać, czy doprowadzi do sytuacji Pan, że szlaban na parkingu w szpitalnym zostanie ściągnięty i udostępniony parking do ogólnej... ogólnego użytku, bezpłatnie. To znaczy, proszę Państwa, ja obiecałem to w kampanii, że szlaban zniknie. Chciałem świadomość, że nie jestem dyrektorem szpitala, nie jestem organem prowadzącym szpital. Natomiast świadomie deklarowałem mieszkańcom, że jeśli zostanę prezydentem, to co mieszkańców irytuje, a więc postawienie przez poprzedniego dyrektora a szlabanu wybierającego opłaty zniknie. Dlaczego tak uważałem? Poza oczywiście naturalnymi reakcjami mieszkańców, dlatego że część tego parkingu przegrodzonego powstała w 2006 roku z bieżącego utrzymania, z tego co pamiętam, z bieżącego utrzymania dróg. Późną jesienią, tuż przed kampanią wyborczą, powstała, żeby zwiększyć i ułatwić możliwość parkowania. W związku z tym uważam, że w sytuacji, nawet jeśli to jest teren należący do szpitala, ale miasto planowało budowę tego parkingu nie po to, żeby ktoś w następstwie po dwóch latach czy po półtora roku wpadł na pomysł i założył szlaban. Państwo pamiętacie mnie jako radnego w sprawie szlabanu wojowałem, mówiąc kolokwialnie, na sesji kilkakrotnie. Znałem opinię obecnej dyrekcji szpitala na temat zdjęcia tego szlabanu i opłat. I jestem, szczerze powiedziawszy, zdziwiony, że ten szlaban dzisiaj jest. No ale ja, to każdemu wolno. No. W związku z tym ja mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie czasu na realizację wszystkich swoich obietnic wyborczych mam 4 lata, mimo że jeden dziennikarz mnie ostatnio pytał, doszedł do wniosku, że było 40% już w takim tempie, to albo zrealizowałem, albo rozpocząłem z piramidy potrzeb mieszkańców. Ja cały czas podtrzymuję, że na zrealizowanie tego, co mówię, mam pewne 4 lata. I jakoś mam wrażenie, że w którymś momencie myślę, że dyrekcja szpitala dojdzie do wniosku jednak, że trzymanie szlabanu mija się z celem, ponieważ, drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, z każdą inwestycją planowane są nowe miejsca parkingowe.
tylko w tej części miasta, z jednej strony zachodzącej za szpitalem, z drugiej strony, powstaje 700 miejsc, tego co pamiętam, nowych parkowania. W związku z tym w ciągu 70. W związku z tym nie widzę powodu, żeby odnosząc się tak wprost, no, budując nowe miejsca parkingowe, nie budujemy po to, żeby ich miał parking zamknięty. Ale niektórzy uważają, że to będzie szantaż, bo czy przyczyną to nie będzie szantaż, że dyrektor nie podniesie szlabanu i może nie liczyć na umorzenie podatku, tak? Ale dyrektor nigdy nie miał umorzonego z tej kwoty, jak radni za rezerwę. Znaczy, proszę Państwa, żeby rozwiać wszelakie wątpliwości dobrodziejstwa miasta nad szpitalem wojewódzkim. Miasto nie umarzało podatków szpitalowi, tylko miasto przekazywało w każdym kolejnym budżecie kwotę dotacji, najczęściej no, minimalnie przewyższającą lub będącą na poziomie naliczonego aktualnie podatku. W ubiegłym roku taki wyłom pierwszy stał się w historii, że oto miasto przyznało dotację, szpital przejadł dotację i podatku za rok 2010 nie zapłacił. Faktycznie po stronie szpitala figuruje należność podatkowa i to jest jakby rzecz bezsporna. Jeśli dyrekcja nie chce podnieść, nie ma problemu, nikt nie podnosi. Przecież nie mnie tak naprawdę kierownictwo szpitala robi na złość, tylko mieszkańcom Tarnobrzega i dalej podtrzymuję to, co powiedziałem, że trzeba pamiętać, za czyje pieniądze ten parking powstał. Powstał w dużej części za pieniądze podatników miasta Tarnobrzeg. Szpital oczywiście jest instytucją ważną, instytucją, która obsługuje nie tylko mieszkańców miasta, ale całego powiatu również. Instytucją, która daje pracę mieszkańcom Tarnobrzega, ale również mieszkańcom całego powiatu również. W związku z tym ja tutaj nie widzę, nie wiem skąd to pieniądze, jakimś szantażem. To a propos szpitala i pobliskiego terenu, dochodzą coraz częściej głosy i tych, którzy to widzą, i obserwatorów, mieszkańców, że rondo przy ulicy wybudowane przy szpitalu wojewódzkim jest jakby nieco za małe dla przejeżdżających przez nie autobusów miejskiej komunikacji, bo często zdarza się właśnie tak, że autobusy, które szczególnie skręcają, a tam logistycznie jest to rozwiązane, że autobus, który musi skręcić, wyjeżdżając ze strony dworca PKS-u, w stronę chyba ulicy Niepodległości, no ten kierowca, ale tak powiem, jedzie przez to rondo, bo ma za wąsko. To znaczy tak, ja się przyglądałem i oczywiście są kierowcy, którzy jeżdżą przez środek, więc myślę, że najlepiej byłoby umieścić tam jakiś metalowy palik. Może wówczas niektórzy kierowcy MKS-u jeździli przez środek. Natomiast co do samego projektu, proszę Państwa, to jest tak, jak jest coś w mieście oddawane, to ktoś z moich poprzedników wypina pierś i słusznie, że wypina, natomiast ja próbuję zawsze w takiej sytuacji powiedzieć, że oprócz tego, który wymyślił, jeszcze jest ten, który kasę wyłożył, czyli bieżący budżet miasta. I niezaprzeczalnie za ronda i za kwestie finansowe rozliczenia tych inwestycji, które obecnie się toczą, no, odpowiada budżet miasta 2012. Natomiast co do projektu ronda, nie miałem z nim wiele wspólnego i trzeba by zapytać prezydenta Dziedzińskiego i prezydenta, już byłych prezydentów i radnego Dziedzińskiego i radnego Dziedzińskiego o to, dlaczego to rondo tak wygląda, bo ja nie wiem. Znaczy ja nie wiem, kto na etapie której władzy było projektowane, tylko pytam, czy do was dochodzą głosy, że to rondo jest jakby nieco za małe, czy po prostu jest taki problem, że wiecie o tym problemie. Ja na przykład zaobserwowałem sytuację, w której na przykład stary, rozradający się jelcz komunikacji miejskiej, próbując wjechać w Aleję Niepodległości, jeździ po rondzie. To zaobserwowałem, ponieważ byłem częstym wizytatorem prac na stadionie. Bo on niszczy to rondo, nie, rondo nie niszczy, rondo zostało ułożone ze specjalnej kostki określonej wytrzymałości, w związku z tym to nie jest zwykła kostka brukowa, taka popularna jak na chodnikach, po to jest ona granitowa, więc wytrzymuje inny napór. Natomiast no, ciężko jest, które ponowno boryka się z problemami finansowymi, żeby w ramach kursu na jezioro Tarnobrzeskie przesyłać kapenę. Bo po pierwsze mogą się zabrać tą kapeną osoby niepełnosprawne,
Poza tym łatwiej na drodze tak zwanej opaskowej wzdłuż jeziora takiej kapelnie przejechać. Jak Państwo przyuważycie nad jeziorem Tarnobrzeskim, wcale nie ma takiego tłoku, że trzeba posyłać starego, wysłużonego Jelcza. Dla mnie Jelcz ma problem z nawrotem na każdej ulicy, jeszcze taki troszeczkę z defektem czasowym, więc nie wiem, nie miałem takich sygnałów. Mogę mieć swoje obserwacje, przemyślenia, że gdybym ja dzisiaj podejmował decyzję i dyskutował z projektantem, to równo byłoby rozwiązane troszeczkę inaczej. Natomiast oficjalnych sygnałów nie miałem nawet ze strony KS-u. Jeszcze ostatnie moje pytanie, na jakim etapie jest budowa Tesco? Aha, budowa Tesco jest na etapie, Tesco ma już prawomocne warunki zabudowy. Wystąpili o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę zostało oprotestowane przez jednego z prywatnych właścicieli. Doszło do rozprawy samorządowej, stronę, więc inwestor. Osoba, która protestowała, jest wolna odstąpić od protestu w sytuacji, kiedy inwestor zrezygnuje z pomysłu, aby ulicą poruszyć kasarny, żeby nie odpoczywać do użytkowania, czyli żeby się na trzech kółkach, żeby od Świętej Barbary była logistyka i zaopatrzenie, Nie, nie wiem, jaka to jest ulica. No jeden z mieszkańców, no ja nie mogę się posługiwać pracowniami w tym miejscu. Jest spór, natomiast wiem, że zainteresowane strony rozmawiają na ten temat i to jest w zasadzie jedyny protest wniesiony, który mógł być wniesiony w układzie tutaj rozwiązania bardziej komunikacyjnego. I jak strony zainteresowane dojdą do porozumienia, myślę, że ta inwestycja już. Bo ja sprawdziłam sobie w Urzędzie Wojewódzkim i tam poinformowano mnie, że wpłynął protest od mieszkańca Tarnobrzega, ale nie w kwestii budowy Tesco przy Świętej Barbary, ale budowy placu manewrowego. Proszę Państwa, no podzielony jest, znaczy ja nie wiem, czy to jest... Czy to jest, ten plac będzie jakoś towarzyszy? Nie chodzi o plac manewrowy. No inwestycja jest podzielona na część handlową, czyli te tak zwane powierzchnie użytkowe, część z powierzchni magazynowych, ciągi komunikacyjne, wtedy wchodzi do powierzchni handlowej, to wynika wprost z zapisów ustawowych, ale również taki obiekt o takiej powierzchni musi posiadać odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, musi mieć możliwość podjazdu dla samochodów zaopatrujących, a więc mówiąc wprost, tirów, więc nie wiem, czy ten protest dotyczy akurat placu manewrowego, czy dotyczy drogi. No, sprowadza się do tego, ja wiem, jeśli Pani mnie pyta, redaktor, ja nie mówię, powiem Panu, że odnośnie placu manewrowego wpłynął, bo protest wpłynął do mojej wody już na tym etapie, prawda? Mhm. Placu manewrowego. To będzie plac manewrowy przy Tesco, czy to jest osobno plac manewrowy na przykład dla nauki jazdy? Nie. Tam jest właściciel terenu, też nabył te włościa za duże pieniądze. Nie sądzę, żeby był zainteresowany, żeby tam była jakaś szkoła nauki jazdy, czy jakiś plac manewrowy. Może w żargonie drogowym mówimy o tym samym, mówimy o placu manewrowym. Natomiast nie jest wiadomo, być może ktoś dysponuje inną wiedzą, nie jest wiadomo, że jeden z mieszkańców oprotestował, że wolałby, żeby wokół jego domu poruszały się samochody o mniejszym tonażu i to było spowodowane protestem. Wiem, że determinacja przedstawiciela, który buduje tą powierzchnię handlową pod firmę Tesco jest ogromna, więc tam różne próby łączne z próbą kupna tej działki, no ale ostatecznie ci Państwo, ci tam różnie chcą tam pozostać w tym miejscu, więc w tym wiem, że się wygadano odnośnie ekranu, jakichś innych szeregów. I to spowodowało, że formalnie jeszcze łopata nie została wkopana. Natomiast... Ale pozwolenie, znaczy się, jeżeli jako samo pozwolenie, to... Nie. Znaczy pozwolenie jest nieprawomocne, bo wpłynął, więc procedura jest taka. Wydano wtedy, w następstwie naszego podpisanego porozumienia, ja wydałem
warunki zabudowy też miały protest ze strony pewnego dewelopera, który próbował zablokować budowę. Ostatecznie wycofano protest, tak zwana WZ-ka się uprawomocniła w następstwie WZ-ki. Inwestor wystąpił pozwolenie na budowę zostało wydane i w tym momencie, kiedy biegła jego uprawomocnienie się, wpłynął protest mieszkańca. Jeśli ten protest zniknie, bo zainteresowane strony dojdą do porozumienia, pozwolenie na budowę stanie się prawomocne i rozpocznie się inwestycja. Więc myślę, że tak z punktu widzenia realności ta inwestycja w przyszłym roku stanie. Ja chciałem zapytać, czy dzisiaj wiadomo już jakieś konkrety, powiedzmy daty wprowadzkę ASY, bo pan prezes Jurka zarzekał się, że do końca sierpnia zostanie ogłoszona konkretna data. No dziś mówimy ostatni dzień sierpnia, no i dalej nic nie wiadomo. To znaczy, ja mam deklarację, ja składałem deklarację mieszkańcom Jasińskiego, że firma ASA, a przynajmniej ta uciążliwa część firmy dotycząca śmieciarek, wyprowadzi się do jesieni tego roku. Taką deklarację publiczną składałem, taką deklarację składałem na sesji. Ciężko mi się wypowiadać w tym kwestii tego, co mówi pan Jurka, ponieważ jak państwo wiecie, ja podchodzę do osoby pana prezesa Jurki rynkowo, czyli jeśli rośnie trawa na trawniku, no to rozmawiamy poprzez obcięcie faktury, czyli jeśli jest śnieg i tak dalej, i tak dalej. Więc do słów pana prezesa się nie będę odnosił. Ja wiem, jakie mam ustalenia z kierownictwem ASY, całej grupy, że ciężki sprzęt, śmieciarki, no towarzyszące pługi, samochody zostaną wyprowadzone do jesieni tego roku, czyli myślę, że ponieważ wiem, że ASA wynajęła, czy wydzierżawiła nawet z opcją kupna tereny, na których chcieliby przenieść swoją siedzibę. Nie wnikałem w to, czy jeszcze pracownicy ASY będą tej zimy, czy już znajdowali się przy Jasińskiego. Myślę, że pracownicy... Na ulicy pracownicy... Świeżyniecką? Nie, domowa. Więc nie wnikam w to, bo myślę, że akurat osoby, nawet jeśli tej zimy jeszcze pracownicy ASY znajdowaliby się w budynkach, tych czworaczkach przy Jasińskiego, to tak naprawdę dla mieszkańców ulicy Jasińskiego jest wszystko jedno. Im tak naprawdę przez lata za skórę zaszły śmieciarki, ciężki sprzęt. Więc mam nadzieję, że władze ASY Polska wytrzymają deklaracji i baza zostanie przeprowadzona. I te śmieciarki, one będą teraz w ten cały sprzęt jeździć Wisłą Stradą z tego Machowa? Tutaj do nas? To nie będzie trochę taki jakiś problem? No to nie wiem, no jakieś pługi i tak dalej, to chyba nie jeździ tam, no zbyt szybko wydaje mi się, tylko... Znaczy, no trudne pytanie, no powiem szczerze, panie redaktorze, no zadaje pan czasem trudne pytanie, czasem najtrudniejsze pytania są do odpowiedzi, teraz jestem trochę skonsternowany, no przepraszam za porównanie, ale tą Wisłostradą będzie jechał karawan. No, i też będzie spowalniał, no tam są dwa pasy ruchu w jednym kierunku, dwa pasy ruchu w drugim kierunku. No taką decyzję podjęła firma, będąca firmą prywatną, z udziałem bardzo niewielkim, nieznaczącym z punktu widzenia głosu na walnie kapitału miasta, w związku z tym no, ciężko mi dyskutować ze strategicznymi decyzjami. No różne śmieciarki jeżdżą po terenie miasta, bo przecież nie tylko firma ASA zajmuje się utylizacją odpadów, śmieci. Więc no możemy podejść w ten sposób, że koło kościoła przejeżdża, koło szkoły śmieciarka, no musi, wjeżdża na zaplecze, no. Na pewno nie zablokują jej. Znaczy ja myślę, że na pewno śmieciarka, z punktu widzenia pługu, to nawet powiem szczerze, widzę to dłuższa droga dojazdowa do miejsca docelowego, to nawet widzę samą korzyść, że Wisłostrada była najgorzej zawsze odśnieżana.